Adamie, uszy do góry, jesteś niesamowitym garncarzem. W moich snach. W prawdziwym życiu jestem beznadziejną porażką. Popatrz tylko, Adamie. Twoja kolekcja antyków jest niesamowita. I tak ktoś ją pewnie niedługo ukradnie. Wszystko się ułoży, zobaczysz. Pewnego dnia będziesz słynny na cały świat. Oczywiście, słynny głupiec i maruda. Znajome głosy. Bletek, co za niespodzianka. Co robisz? O nie, nakryli nas, co za wstyd. Nic takiego, grabarzu. To tylko taka zabawa. A tam chyba nie bawi się najlepiej. Poza tym, jeśli moi pracownicy będą się tak zachowywać, ucierpi reputacja całej tawerny. Mam cię zwolnić? Dobra, dobra. Próbowaliśmy tylko podbudować własną samoocenę poniżając Adama. Okej. Okay. Jeśli chcesz, żebyśmy przestali, nie ma problemu. Przerzucimy się na innego ciamajdę. Cześć. No i git. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Szyrowitam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Graveyard Keeper. No właśnie. Mamy tutaj ciamajdę Adama. Przejdźmy do ukochanego domu, prześpijmy się. Chociaż może najpierw kosmica. Bo tam już chyba dwa ciała sobie leżą i gniją. No właśnie, jedno już zgniło. Jedno już jest kaput, kaplica, hasta la vista. To jeszcze jesteś w miarę. Dobra. Więc teraz robimy naszą słynną hibernację. Medytację, nie hibernację. Shiro, bo ty idziesz medytować, a nie hibernować. Ty kurwa niedźwiedź jesteś? To wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Powinno przynajmniej. No i to. Adam, zarucham i spadam. Proszę mnie oddać te gniane antyki. Starożytne antyki. Opowiedz Adamowi o duchu. Adamie, to był tylko duch z chorobą dwubiegunową. Możesz już spać spokojnie. Wygnałeś go? A mógłbyś może sprowadzić go z powrotem? Trochę mi bez niego smutno. Tylko on jeden tak naprawdę się mną interesował. Był mi prawie jak przyjaciel. Pogadaj z kimś innym. Moje fragmenty, proszę. Masz, masz. Ech, żadnej uprzejmości na tym świecie. W ogóle on mi bardzo przypomina pewną osobowość, która rządzi Polską i zaczyna się na ży. I nie jest to Żyto. Jeżeli oglądaliście 1670. Bardzo podobny. Dobra, gadająca czaszka. Jak tam? Nawet w miarę to idzie. Dobra, zobaczmy co my dalej zobaczymy w tej historii. Tutaj. To zwykłe gniane kawałki. Ich zdobycie było pewnie bułką z masłem, co? Wiesz co, nie chcę mi się o tym gadać. Lecimy. Hurra! Ale ogień, spalmy coś jeszcze. Dobra robota. O całą minutę szybciej niż kaplica. To mówią, każdy głupi potrafi ugasić ogień, ale podłożyć go to jest prawdziwa sztuka. Naprzód ludzie, w imię króla Józefa i nowego boga. Dla nowego boga, prowadź nas arcykapłanie Lucjuszu. Co to jest za arcykapłan Lucjusz? Co za cienaki? Idziesz, Choradryku? Wydajesz się dość blady. Może do tego rozpaliliśmy wioskę i poderżnęliśmy gardłą 200 ludziom? Słucha, to ja jej powiem. Jak ja spojrzę jej w oczy. Oj, bracie, masz kryzys wiary. Oboje przyrzekliśmy służyć mistrzowi. Taka jest jego wola. Dobry żołnierz robi to, co mu każą. Ale Kryzoldzie, co jeśli została już pojmana? Daj spokój. Te skurzliwe kapłanki na pewno jako pierwsze uciekły na bagna. Tak czy owak, ruszajmy. Musimy chociaż znaleźć nowego kurczaka. Te krzyki. Czy to Digus? Tato! Tato!
Smutne. Słuchaj, odnośnie do tego portalu. Aby go otworzyć, będziemy musieli zebrać 7 osób 6 kluczami, co? Wiedziałem to. Nawet wspomniałem o tym mojemu kumplowi grabarzowi. Dziwne. Skąd niby wiedziałeś? Dobre pytanie. Chciałem mu pomóc w powrocie do domu i... Nic. Nic potem nie pamiętam. No dobra. Powiedz mi o kolejnym artefakcie. Pierwszy to amulet prawdawnego boga. Zapytaj o niego latarnika. Albo możesz wykopać pradawne kajdany. Powinny być gdzieś pomiędzy cmentarzem a bagnami. Dobra, latarnik. Kupa amulet. Słuchaj, czy w tawernie napotykasz dużo głośnych i tęgich kobiet, które o mnie wypytują? Nie, w czym problem? Chodzi o moją byłą żonę, okropny babsztyr. Oskarża mnie o to, że ją ukradłem. Była to tylko godziwa rekompensata za szmat straconych lat mojego życia. Pościel, zastawa, obraz, ten oto amulet oszczędności naszego życia. Czy to amulet prawdziwego boga? Odsprzedałbyś go? Wybacz, ale nie mogę. Jest dla mnie zbyt ważny. Pomina mi o wiekopomnym dniu, kiedy odzyskałem wolność. Cholercia, będzie trzeba go poprosić żmija, żeby mi go skradł. To żmij chyba jest już... Nie wiem, czy żmij w ogóle jeszcze jest aktyw. On chyba jest disconnected. Tak mi się wydaje. Dobra, między cmentarzem a bagnem, tak? Kajdany. Gdzieś tu powinny być. Gdzie to może kurka wódka być? Bo cmentarz i bagna to są tak dosyć... Już nie, no może być tu jeszcze w sumie. I tu może być. Kopiemy. Obsydian. Uuu. Co to za nowe rzeczy? Dawne kajdany, dziękuję, mamy już to. O rany, była tu cała drużyna żołnierzy. 33 ludzi w czarno-pomarańczowych mundurach. Jest z nimi inkwizytor. Wygłasza płomienną przemowę i wysyła ich, żeby... Spytali? Klotyldę? Inkwizytor czeka godzinę, zabijając komary i muchy wielką, pozłatoną księgą. Inkwizytor odchodzi w towarzystwie 33 odzianych w czerń i pomarańcz żab. A Klotylda im pokazała. Te pojmali. No ale przynajmniej jak miał potem te 33 żaby, to już go komary nie gryzły. Dobra. Gadająca czaszka. Musimy odłożyć to. Odkładamy kolejne zwłoki. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy ja mogę te kajdany użyć, czy nie. Zaraz się przekonamy. Daj mu prawdę kajdany. A, zła kolej artefaktów, okej. Czyli dupa. Gdzie to coś widziałem? A, nie widziałem jednak nic. Fałszywy alarm! Fałszywy alarm! Pytanie jeszcze, czy na przykład jak pójdziemy teraz na Wzgórze Wiedźm, to Inkwizytor tu jeszcze będzie? Przychodzi? Przychodzi! Przychodzi! Ooo! Nie widziałem tego. Nie widział ja tego. Dobra. No to oczywiście idziemy na razie do kostnicy. Ogarnijmy to ciało. No to się dosyć przyda mocno. I chodźmy do obozu uchodźców. Zobaczmy, czy już mają jakieś poziomy. No mają 6,5. Niedużo. To niedużo, potrzebujemy dychy. Ale nowego uchodźca możemy. Dobra. Nawet dwóch. Dobra. Dwóch skoczyło. W teorii. No to zostaje nam tylko i wyłącznie w tej chwili medytować. Nic innego mi nie zostało. Dobra. Jestem już z wami. W sumie troszkę przespałem. Ja nie mogę, no prawie spartoliłem to. Aby były jaja. Aby były jaja. Dawaj mi 200.
Czy może jest wspanialszy cmentarz? Cmentarz jest naprawdę dobrze utrzymany, widać zapał, z jakim się nim opiekujesz. Miałeś jakieś problemy z inkwizycją, duchami, wiedźmami? Było trochę kłopotów. Wiesz, właściwie to było głupie pytanie. Nie siedzisz w celi inkwizytorskiej, więc wszystko musi być w porządku. Po co w ogóle wznosić te okrutne, durne okręty umarłych? Dodatek cała ta paplanina o nieumarłych, wszystko wyssane z palca. A wtedy pieniądze mogłyby pójść na kościoły, a nie na tę głupią stocznię. Bardzo ciekawe. Ulepsz katedrę. Świetnie, jest dość wysoka, by było z niej widać mury miasta. W temacie katedry nic już też nie wskazuje, bym miał się rozwiązać problem miasta z brakiem wody. Doskonale, och, jak ja kocham swoją pracę. Teraz musisz zostać arystokratą, żeby móc wziąć udział jak równym mnie w naszej wielkiej ceremonii. Myślałem, że to już przerabialiśmy, nikt oprócz ciebie nie będzie wiedział. Nie, tym razem to ważne. W naszej ceremonii musi wziąć udział ktoś, kto jest odpowiednio blisko królewskiego dworu. Wszystko jasne? Tak? Musisz zdobyć papiery arystokraty. Ponadto, jak mówiłem, potrzebujemy kogoś ważnego, kto weźmie udział w ceremonii. Ja nikogo nie znałem. Może pogadałbyś ze swoim przyjacielem, Lordem Inkwizytorem. To jest mój przyjaciel. No już, nie wstydź się. Lubi cię. Dobrze, porozmawiam z nim. No, świetnie. No to za sobie papiery arystokraty i przyjęte zaproszenie od kogoś ważnego. Ja zaś przygotuję przemowę. Kurde, naprawdę. No to bez problemu. No, zbagowało się. Tak, czasem ma takie swoje machlojki. Arystokraty. Chodźmy jeszcze na stary cmentarz. W ogóle miałem jeszcze w sumie mszę odwalić. Mam papier arystokraty. Ja musiałem poświęcić całą rodzinę i 10 lat życia, żeby je zdobyć. A ty zdobyłeś swoje tak łatwo. Jesteś naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Wiem. Szybko msza. No weź. Nie rób mi tego. Zobaczcie, jak katedra wygląda od środka. A, czy ona taka wielka? Opowieść bez wiary? Czy ona taka super, hiper? No nie wiem. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super, katedra, a nie kościół. No trochę poleciało. Dobra. No 30 bez niczego. No nie jest źle. Nie jest źle, ale też jakoś super też nie. Już prawie po jednym silverze. Wow. Dobrze jest. Kamienny ołtarz 2. To możemy sobie zmienić. Jest nawet do zrobienia w teorii. Wygodne ławki kościelne, okna witrażowe też możemy zrobić. Ale czy mi to jest potrzebne w tej chwili jakoś super? Tu jakoś tego kościoła mamy na maksa. Znaczy mamy, już mamy wybudowany na maksa. Tylko i wyłącznie zostało mi tak naprawdę ogarnąć to zaproszenie. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Sydion, w ogóle to moglibyśmy jeszcze sobie... Ori przebadać. Pracownia alchemiczna. Stół do badań. Bo nie wiem, co jest za kamień. Jak nie mam wiary. Ja wiarę zostawiłem, kurde. Ja muszę być na tyle głupi? No nie wiem, gdzie to pozostawiałem wszystko. No tu jest. No nie wiem, nie obóz uchodźców. Jezu. Mistrzu Alriku. Dobra, czyli to mamy już z główki. Teraz tak, inkwizycja. Pracuje obsydian? Wow! Jak to pracuje obsydian? Co to jest? No ale co to daje? Nie mogę tego wziąć. Nie mogę tego kliknąć. Why I can't click?
Nie mogę, nie wiem. Pracuję obsydian, tylko to. Zielona farba i zasada. No dobra, ale czemu nie mogę to opracować? Czemu nie mogę opracować? Czemu nie mogę to zbadać? Nie wiem. Coś się popierdzieliło. Nie rozumiem troszeczkę, dlaczego tego nie mogę ogarnąć, no ale nie mogę. Już mam wszystko, wszystko. Oprócz papieru. No to nie wiem. No to nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, do czego to służy. Widocznie nie jest to jakoś super potrzebne. W międzyczasie moglibyśmy zrobić ten quest, co nam od nas chcieli. Użyj duchowy laser, to nie. Przygotuj miksturę pamięci i użyj jej na szczęce wampira. Mikstura pamięci. Ja to mam? Nie mam. W ogóle tutaj narobiłem tego od cholery chyba. Mikstura pamięci. Świeżości. Większa szybkość chodzenia. Mikstura pamięci. Złoty proszek. Ja złotego proszku kurde nie mam. Do tego jest chyba samorodek potrzebny. Do tego jest 100% potrzebny samorodek, a nie cała sztabka. Bo zaraz całą sztabkę wyjebie pewnie. To na razie niech tu leży. Ten obsydian też nie wiem, do czego on służy, więc tym bardziej. Srebrny samorodek jest. No ale złotego nie widzę. Dobra, kopalnia. Lecimy z tym koksem. Kop dziurę. To tu nie leciało przypadkiem? Srebrne leciało. Jak za mało energii, co oszukujesz? No dawaj ten złoty samorodek. Daj złoty i idę. Daj złoty, no. Srebrny dałeś od razu prawie. Jak za mało energii. Co oszukujesz znów? No nie mogę. No nie chcę dać złotego samorodka. O, dziękuję. O to chodziło, ja sobie już idę. Nie kostnica. Tu nie chciałem. Wiesz co, nawet cię nie lubię. Znaczy nawet cię lubię, jesteś moim jednym kumplem. Też cię lubię. Mam nadzieję, że nigdy do siebie nie wrócisz, a kiedyś zostaniesz czaszką jak ja. Nowy grabarz wygrzebie na sobą. Tak będzie znacznie raźniej. Wspólne spędzanie czasu, wspominanie czasów młodości. Brzmi nieźle, ale naprawdę muszę wrócić do domu. Jasne, to tylko marzenie ściętej głowy. Dziękuję. Czaszka nas lubi. Kurde blaszka. Ach, ta czaszka, kurde blaszka. Dobra, złoty proszek, o to chodziło, to już mamy. Zróbmy tą cholerną miksturę pamięci. Tu jest. I co ja mogę z nią zrobić? Miałem użyć jej na tym. Użyj. A teraz spryskać nią oboje oczu. Jezu. Ach, moje oczy. To jeszcze gorszy niż czosnek pasterza. Ach. Nic. No cóż, Kutylda mnie ostrzegała. Spróbuję jeszcze raz. Przeklęta mikstura. Ale co ja mam zrobić? Nie wiem. Kurde, no nie wiem. Medytujemy. Szkotelda powinna wyjść chyba.
Ziemia Wiedźmy. Tutaj. O, Klotylda już siedzi, świetnie. Proszę pamięci, dziękuję. Weź nawet dwa. Weź nawet dwa. Zaraz nie będę miał srebrnego proszka. Ile ja muszę ich zrobić? A, znowu nic. Dobrze, mam jeszcze srebrne samorodki. Dałem tu srebrną. Jadigę. I zrób kolejne. Jeszcze trochę mogę tego zrobić w teorii. Psikaj. I znowu nic. Zaraz, co się dzieje u diabła? Spóźniliście się. Potrzebujecie kolejnej lekcji szacunku, wyżałosne robaki? To nie nasza wina, pani. Miasto jest ostatnimi czasy dużo mniej przyjazne wampirom. Nocami ulicę patroluje bractwo owców nieumarłych. I mają sieci na niedoperze. Tak, to cud, że w ogóle zdołaliśmy tu dotrzeć. Wyżałosne lebiegi. Nic od was nie dostaje poza ciągłymi wymówkami. Zdołaliście wycisnąć coś więcej z tego kapłana? Próbowaliśmy wszystkiego, pani, lecz Alaric jest niesamowicie odporny. Ból, zimno, głód, pragnienie. Nic nie działa. Więc użyjcie rządzy krwi, wy bezmyślni głupcy. Znaczy, mamy go przemienić? Ale to straszny grzech i... Tak, zrobimy, pani, pani. Pani, wiem, kto to jest. Dane ci było zobaczyć scenę z przeszłości. Nic nie jest jasne, ale nie wiem co. O nie, moje oczy. Czuję się, jakbym przez godzinę gapił się w słońce. Ale wiem już coś nowego. Muszę tylko teraz dowiedzieć się, kim była ta kobieta. Wspomnieli obraz jej osób nieumarłych, więc może pasterz coś o niej wie. No i Alaric, może też coś pamiętać. Ja wiem, kto to jest. To jest panna Beatrice. Panna Beatrice jest wampajerem. Pani Beatrice jest wampajerem. Dobra, pasterz. Dziadu, gdzie jesteś? Tym kurde pszczelarzem jesteście oboje pierdolnięci, więc to akurat nic nowego. Tu jest ten pasterz. Spytaj o tajemniczą kobietę. Nie wychodź z domu bez broni, grabarzu. Trzeba zachować ostrożność. Zło czai się wszędzie. No raczej. Powiedz, co wiesz o kobiecie w czarno-złotym płaszczu? Jest wilkołakiem? Tym duchem? Jeźdźcem z płonącą czaszką zamiast głowy? Może być wampirem, ale nie mam pewności. W takim razie zabijmy ją, wypatroszmy i się przekonajmy. Była tu jakieś 30 lat temu. Kto wie, gdzie jest teraz i czy wciąż żyje? Czarno-złoty płaszcz, mówisz. Przypominam sobie jeden fresk. W dzieciństwie zawsze podziwiałem go podczas wizyt w miejskiej katedrze. Był zatytułowany mistrz kontra królowa wampirów. Ta królowa miała na sobie płaszcz, o jakim wspominałeś. Królowa wampirów? To brzmi przerażająco. Dobra, teraz idziemy do obozu uchodźców. Alariku? O, to już jest prawie 11. Zamykam oczy, widzę moich braci. Och, jak bardzo za nimi tęsknię, mimo wszystko. Pytaj o tajemniczą kobietę. Mam nieco nowych informacji, mistrzu Alariku. O wampirach, które cię porwały. Nakazała im to zrobić pewna kobieta. Ona też zleciła zmienić cię wampira. Była ubrana w czarno-złoty płaszcz. Wiesz może cokolwiek o niej? Pamiętałbym, gdyby porywacze coś o niej mu wspomnieli, ale nic nie mówili. Często gadali o gulach, że je mną nakarmią, jeśli będę milczał. Co za bzdura. Każdy dorosły wie, że gule nie istnieją. Ta kobieta może być kluczem do rozwiązania naszej zagadki. Przykro mi. Nie umiem pomóc, ale powiedz, czemu tak dziwnie pachniesz?
No więc, kiedy odwiedziła mnie pani Beatrice, to... A, nieważne. Kto inny może coś wiedzieć o tej królowie wampirów? To ma doświadczenie w zadawaniu się z nieumarłymi. Mietek? Miecie z pewnością wie. Dobra, możemy zrobić mi namiot mieszkalny w sumie. Potrzebujemy... Dobra, wiem, czego potrzebujemy. Zróbmy to. Zwłoki mnie już nie interere, ani kici, więc... Niech sobie gniją nawet. Akurat 11 na 11. Namiot mieszkalny, dziękujemy. Ostatni namiot mieszkalny. Tyk. Oh shit, here we go again. Ostatni. Dobra. Zbuduj dla niego warsztat. Tylko znów musimy czekać, aż tam się uzbiera szczęście uchodźców. Oczywiście, bo nie wiem, po cholerę to szczęście jest stare, no niestety jest. Nie możemy nowego uchodźcę przy okazji wziąć. Dobra. Idziemy do kostnicy. La kostnica. Mieciu, powiedz mi, co wiesz. Do królowej wampirów. Mietek, spotkałeś może kiedykolwiek kobietę w czarno-złotym płaszczu? Zabawne, że o to pytasz kogoś z amnezją. Częściową amnezją. Więc wiesz cokolwiek o tej królowej wampirów? Jasne, słyszało się to i owo. Latarnik nazywał tak swoją byłą żonę, gdy urządzali sobie figle. Mietek, proszę, przestań się nabijać. To poważna sprawa. Rozmawiasz z niewłaściwą osobą. Istnieją tylko dwa źródła niepodważalnych faktów. Mężatki z miasta i duchy. Nie mogę się dostać do miasta, Mietek. W takim razie wróć jutro, a ja w międzyczasie pogadam sobie z miejscowymi duchami. Musisz jednak wiedzieć, że to zakrawa na wyzysk czaszki. Przy okazji, co to za nowy zapach? To koździki? Obrzydliwe. No i coś mi się wydaje, że jesteśmy szpiegowani. Coś mi się wydaje, że my jesteśmy szpiegowani non-stop. Ram, pyk, 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 pyk. Działko jedno, działko drugie. Dobra, no to zostaje nam meditation. Idziemy się przespać. No bo już i tak nic nie możemy zrobić. W ogóle teraz będzie dzień kupca. Z kupcem już też chyba nie mam nic do roboty, chociaż przejdę się do niego tak w razie czego. Gdyby jednak coś było z nim do załatwienia, pójdę, zapytam i zobaczymy, czy ma coś jeszcze do powiedzenia w tych aspektach. Mam nadzieję w sumie, że nie. Chociaż no, do niego jeszcze tego widelca nie możemy złapać, więc... To też jest poniekąd... To też jest poniekąd dla nas... Dziwne. O, coś ma do powiedzenia. Aha, przyjacielu, wszystko poszło tak, jak przewidywałem. Objąłem to stanowisko. Choć wciąż jest jeszcze kilka osób, których nie cieszy mój awans. Mogą narobić ci jakichś problemów? Tak, muszę się stale strzec. Nie mam jak zapewnić sobie dobrego imienia, bo nie zdarza mi się występować publicznie. Gdybym tylko mógł wziąć udział w jakiejś publicznej ceremonii, występując w roli zarządcy królewskiej kuchni. Muszę poczekać na tego czasu okazję. A do tego czasu będę po prostu siedział cicho i polegał na działalności naszej firmy. Muszę kupić sobie wziąć udział w dużej ceremonii. No ja wiem, co możemy zrobić. Gadająca czaszka. Być może tutaj coś. Kolejne silverki. Znaczy goldy. W jaki sposób ja cię mogę zaprosić do siebie? No nie wiem. Wiem. Ja nie mogę tego zrobić. No właśnie, bo w teorii moglibyśmy przecież go zaprosić na ceremonię otwarcia. Ceremonię otwarcia w razie czego do tego, do naszej kaplicy. Nie kaplicy. Jak się to nazywa, ten duży gościu? Nie pamiętam. Boże. Nie pamiętam, naprawdę. Co to było? Nie wiem.
To się jakoś nazywało, bo mówię, no przecież robiłem to nawet teraz. Nie kaplica, Boże. Głupie słowo, mi uciekło po prostu ze łba. Katedra. Była katedra? Tak, to katedra była. Widzicie, wystarczy jedno słowo, które ci ucieknie i jest dupa blada. Dobra, miejsce składania ofiary. Jest nasz koleżka, jest. Co do tego rytuału, nie ma już nic. Poproś go o kradzież amuletu. To chyba to będzie. Brzmi, jestem ci winien podziękowania za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nie schlebaj mi, bo brzmi to żałośnie. Czego ode mnie chcesz? Musisz skraść amulet latarnikowi. Piszesz się na to? To nie najlepszy moment. Dopiero ci zadam obfity posiłek, więc moje odruchy są powolne. Ale zrobię to, jeśli mi pomożesz. Chcesz pieniędzy? Minął ponad miesiąc, odkąd moi kultyści złapali inkwizytora i utopili go w rzece. Potrzebuję odpowiedniej motywacji. Zorganizuj dla nich wyścig szczurów w tawernie. No problem. To nie mogę? A, stół do wyścigu szczurów. Ujojoj! Deski, gwoździe i zaawansowane kolby. Deski, gwoździe będziemy mieć. To proste będziemy mieć. Ale kolb możemy nie mieć. No nie, mamy. Metal's Blues. Jeszcze gwoździ trochę i będzie git. Dobra. Zaraz będę płakał, że znów powsadzam sobie różne rzeczy, nie powiem gdzie. I będzie płacinament. Kolby. Tam były potrzebne ulotki i była potrzebna wiara również. Wiarę mam nadzieję, że zostawiłem tu. No i zostawiłem nawet tu. Ulotki. La uloteczki. To nie tu. Ulotka. Papieru potrzebuję. A nawet 5 ulotek mam. Akurat. Nie górski kot, tylko gadająca czaszka. Jezu, ile gwoździ tu jest potrzeba. Dobra. Nie pod martwym koniem, tylko pod gadającą czaszką. Zróbmy stół do wyścigów szczurów. No i git. To piątkę dają. Stół do tawerny jest już niepotrzebny, większy. No i róbmy wyścig szczurów. O, to dychę potrzeba. Ojojoj. Niedobrze. Papier muszę zrobić. Dobra. Czysty papier. Idziemy zrobić ulotki. Już długo to robi? Animacja zepsuła, biedna. Dobra, mamy to, co chcieliśmy. Zróbmy to. 5 ulotek. Może jeszcze by się udało to ogarnąć. No, wyścig szczurów. Mamy to. Dobra, zadanie wykonane. Zorganizowaliśmy pierwszy wyścig szczurów. Zwycięzca zgarnął krążek coś tam. Nieważne. Miejsce składania ofiary. Co do wyścigów szczurów. Brzmiu, wyścig szczurów się odbył. Co teraz powiesz? Wiem, moi kultyści przepuścili całą swoją forsę, amatorzy. Masz tu amulet, na który się umawialiśmy. Kiepsko wyglądasz, co się stało? Wyścigowe latarnika mnie ugryzły.
Kiedy go kradłem. A też boli. Chcesz jakąś pomoc? Na pewno przydałby ci się zastrzyk. Zastrzyk? Chcesz mi uśpić jakiegoś kundla? Zabieraj ten przeklęty amulet i wynoś się, póki możesz. Make it. Dobra, kurde, blążka gadająca czaszka. Idziemy grzebać w przeszłości. Daj mu amulet... Jak to nie mam? Kurwa, nie miałem miejsca, naprawdę. Nie zauważyłem go. Naprawdę go nie zauważyłem. No ja mam jeden patyk tu. Dobra. O, już widzę, że z tym winem co mamy coraz większe braki. Dajmy amulet prawdanego boga. Słyszałem, że zorganizowałeś wyścigi szczurów. Świetnie. A jakże? Może to zachęci kultystów do utopienia kolejnych inkwizytorów. Starsza kapłanko, proszę, nie gniewaj się, ale wioska została zniszczona. Połowa z nas trafiła do niewoli, pozostali nie żyją. Wiemy już o tym, mój drogi. Idź teraz odpocznij, nakarm rodzinę. Co? Idź po miecz i stawaj do walki. Musimy się zemścić, Bella. Moja droga Klotyldo, jakiż z tego pożytek? Patrz. Ojciec jest ciężko ranny. Niech ktoś mu pomoże. Koradryku. Ha! Cóż za cóż to za przemiła niespodzianka. Zanim wyrwę ci oczy i język, powiedz mi proszę, dlaczego to zrobiłeś. Z powodu łańcuchy. Kocham ją, ale prawdopodobny Bóg zabrania. Co? Chodzi o miłość? Niesamowite. Niewiarygodne. Tak czy owak, wszystko na nic, Koradryku. Łańcucha została pojmana i niedługo zostanie stracona. Zajmij się moim ojcem. Igusie, rozkazałam ci ukraść kilka złotych jabłek z drzewa wiedzy. Zdołałem ukryć 3 i musiałem zjeść pozostałe 2. Lotyldon się wykrwawia. Tak, Bello. Byłoby bardzo niefortunne, gdyby Digus, który posiadał tak wielką mądrość, nagle zmarł. Musisz opracować dla nas rytuał jabłkożerco. Rytuał, który zabije wszystkich naszych wrogów w jednej chwili. Napisz Necronomicon, wtedy cię uleczymy. Necronomicon? A to niespodzianka. A właśnie, nie dokończyłeś swojej opowieści. Której? A, tej o portalu. Rozglądaliśmy się za kluczami i ich strażnikami przez 5 lat. I znaleźliście ich? Chyba tak, ale wtedy... Już nie pamiętam. Ciekawe tylko narzędzie tej kajdany. Zapewne to jedna z nielicznych ofiar nowej wiary. Zakładam, że zabiłeś strażników na wyższych piętrach, Koradryku. Jestem pod wrażeniem. Chłopaki, przynieście piwa. Dla nas 4. Musiałbyś odciąć mi nogi, Kryzoldzie. Inaczej będę szedł dalej. Nie rozumiesz. Myślisz, że Józef i Lucjusz nie wiedzą, kto ocalił Digusa? Jeśli uratujesz łańcuchy, ogłoszą cię zdrajcą i heretykiem. Bracie, usiądźmy razem i obgadajmy to przy piwku. Jak za dawnych czasów. Już nigdy nie będzie tak, jak za dawnych czasów, Kryzoldzie. Bracie, mój brat pomógłby mi ocalić łańcuchę. No właśnie, Kryzold to przecież kowal. Łańcucha? Och, witaj, ptaszyno.
Co oni ci zrobili, kochanie? Och, Horadryku, to ty? To już koniec, kochana. Jesteś wolna. Weź mnie za rękę. Pamiętasz moją obietnicę? Wreszcie jesteśmy razem. Możemy być szczęśliwi. Oruś, my? Szczęśliwi? Szczęśliwi? Tak, tak, wiem, że wszystko diabli wzięli, że to moja wina, ale... Ostatecznie liczy się tylko nasza miłość. Oruś, kochany, rozejrzyj się. Kochany! Cały świat zniszczony. Powiedz mi, czy to w porządku, że taka miłość istnieje? Wybacz mi, kochany, ale nie mogę. Dostał kosza. To przykre, ale wszystko układa się w całość. Zapomniałeś sobie coś? O tak, grabarz zażyczył od portalu powrót do domu. Ale wtedy, bum! Kurde blaszka, grabarz nie żyje, inni też. Może źle sformułował swoje życzenie, a może chodziło o coś innego. W końcu ten czerwonooki mnie znalazł i zabrał. Tylko tyle pamiętam. Niesamowite. Dobra, weźmy się za następny artefakt. Pradawny Kilof i należy do... Konkola. Z tego co widzę, potrzebujemy też pradawnych kluczy do więziennej celi. I są w domu Adama, zgadza się? Nieźle, szybko się uczysz. Niech no spojrzę, motyla noga skończył mi się atrament. Kilof wskazuje na wzgórze wiedźm. Próbuj porobić łopatą tam. Na wzgórze wiedźm. Nie mam miejsca pewnie. Dramat, 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 dramat. Co to? Miód? To miód? Gliniany garniec smoły. Dobra, gadająca czaszka, odrzućmy te dwa przedmioty, które już mamy. Mówię pewnego boga i coś, co mi chyba wypadło i zostało tam. Kajdany. Gdzie mam prawdopodobne kajdany? Są, dobra. Także myślę, że mi wypadły. Dobra. No sporo tego jest. Jakoś to wewnętrz prawie 50. No to jest, kurde. To w domu Adama jeszcze jest coś, tak? Trochę lipa. Daj mu prawdopodobny Kilof. A, to nie było to. Dużo w ogóle nam zostało tego jeszcze? Nie zostało dużo. 2, 4, 6, 6 przedmiotów. To niedużo. Idziemy do Adama. Pewnie mu na chatę nie wbijemy jakoś. Panie Adam? Mogę wejść? Drzwi są zamknięte, póki moje stosunki z Adamem nie będą 40, okej. Okay. Co do pradawnych kluczy. Ciężko będzie przekonać Adama, żeby wpuścił mnie do swojego domu. Adamie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć twoją kolekcję antyków. Dlaczego chcesz je zobaczyć? Dlaczego? Chcesz mnie skrytykować, czy coś zepsuć? Nie, chcę po prostu nacieszyć oko sztuką. Nie wyglądasz mi na konsera sztuki. Możecie sprawdzić, przynieś mi 3 wysokiej jakości wazony. Jezu, kurwa. Cię jebnę zaraz w łeb, że ci się czkawką komunijna orężada odbije, no. 3 wysokiej jakości wazony. Kto to widział? Bo na pewno nie ja. Ja się nie bawię w takie rzeczy, Adam. To tu? To nie tu. To tu? To chyba też nie tu. Wazony razy 3. Tu nie ma czegoś takiego. Jak ja mam to zrobić? Prasa do papieru. No nie wiem, jak to zrobić. To nie tu. Mam wypalić jakoś? O, tu są. 3 porcelanowe dzbany. No w teorii dałoby się zrobić. Gliniany dzbanek też się da zrobić. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Zaraz mamy dzień Inkwizytora. Zgaduję, że Inkwizytor się nie zgodzi i dostanie mi kupiec.
I znów tydzień w dupę. Ta gra jest tak zrobiona, żeby wkurwić graczy. Naprawdę. Jeszcze mi nie stać. A nie, będzie mi stać, co ja gadam. Obstawiam, że inkwizytor się nie zgodzi i będą musieli iść po kupca. Kupiec jest bratem, bratem kapłana. I tak się pogodzą chyba nawet. I mi kolejne dwa przedmioty wpadną. Zobaczycie, tak będzie. 100% tak będzie. Tak obstawiam. Dobra. Wazony są już gotowe. Tylko oczywiście Shiro nie ma miejsca. Kto by pomyślał? Nie? Kto by pomyślał? No i dobra. Coś tam miejsca jest i teraz potrzebuję dodatkowo jeszcze tego proszku. Ja muszę w ogóle już kończyć odcinek, bo troszeczkę przesadzam. Tak mieliśmy cięcie przecież w sumie. No właśnie. Mieliśmy cięcie przecież. Tutaj nie ma nic. Czy ja proszki w ogóle mam tego typu? Właśnie, może zaraz będzie, że nie mamy tego proszku. I tak może być. Mamy roztwory. Tu proszki, biały proszek. Wykonaj. To tu zombie jest, kurde. Zombie. Aleś ciebie bambik, chodź. I rób to. Tylko ładnie rób. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grondasz się, Romy się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!